Książulo obecnie jest jednym z najszybciej rosnących kanałów na polskim YouTubie i jego historia idealnie pokazuje, że mając odpowiedni pomysł na siebie, jesteś w stanie zawsze się wybić na YouTubie. Nie ma znaczenia, czy to jest pierwszy kanał, czy drugi kanał, czy może nawet ten sam kanał ze zniszczonym już algorytmem. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, Książulo kiedyś szerzej był znany jako kolorowy vlog. Chcecie wiedzieć, jakie tworzył materiały? Jego filmy charakteryzowało używanie rybiego oka, czyli kamery, która powodowała, że obraz generalnie kurczył się, przez co sam twórca wyglądał trochę inaczej. Sam Szymon przyznał, że w ten sposób lepiej ukrywało się jego nadwagę, a taka kamera powodowała, że wyglądał po prostu chudziej i lepiej mu się tworzyło te materiały. Materiały, które obiły się szerokim echem na polskim YouTubie już kilkanaście lat temu, a do dzisiaj jego niektóre filmy sprzed kilkunastu lat mają miliony wyświetleń. Całą historię Książula opisałem m.in. w materiale YouTuberzy, którzy wrócili po latach, więc zachęcam też do zapoznania się z nim, gdyż tam możecie zobaczyć, co się stało od A do Z. Dzisiaj jednak skupimy się w 100% na tym, aby przybliżyć wam osobę Książula do tego stopnia, żebyście dowiedzieli się o nim czegoś, czego nie wiedzieliście wcześniej. Dlatego właśnie ja spróbuję znaleźć takie ciekawostki z jego życia, o których wy nie mieliście pojęcia. Zapraszam. Ciekawostką numer 1 zdecydowanie jest fakt, że Książulo nagrał kiedyś nutę z BDS-em. A dokładniej była to nuta Ali Bumaje Remix, na którym dwójka twórców wystąpiła. Wjechał książek i busów, co dzień tu zmieniam korony. Nie musisz rzucać tekst, no i tak nie będziesz z nami. I to, co chyba najbardziej w tym wszystkim jest zadziwiające, to nawet nie fakt tego, że ta dwójka wystąpiła wspólnie na traku, tylko fakt tego, że miało to miejsce 10 lat temu, czyli wtedy, kiedy zarówno Książulo, jak i BDS mieli o wiele mniejszą rozpoznawalność niż jest to teraz. Niektórzy z was pewnie zastanawiają się, jak do tego doszło, że ta dwójka wylądowała razem na jednym numerze. Otóż okazuje się, że Szymon wraz z Borysem te kilka lat temu przesiadywali ze sobą na Skype'ie i dużo rozmawiali. Wtedy padła propozycja, aby nagrać wspólny numer. Dosyć ciekawe, patrząc na to, że teraz jeden z nich jest bardzo znanym raperem, a drugi jest bardzo znanym youtuberem. A już wtedy mieli ze sobą kontakt. Druga ciekawostka, która znajdzie się w naszym dzisiejszym zestawieniu, to fakt poprzedniej pracy Książulo, o której raczej niewielu z was wie. A dokładniej była to praca w sklepie, który Książulo sam prowadził. Jeśli myślicie, że mówimy tutaj o łatwej pracy na 4-godzinne zmiany, to się mylicie. Szymon wstawał każdego dnia o 3 bądź 4 na giełdę, następnie o 6 od razu udał się on do sklepu po to, żeby być tam 12 godzin aż do 18, a po powrocie do domu piekł szarlotki, gdyż to była najbardziej dochodowa rzecz w jego sklepie i najlepiej się sprzedawała. Jak sam powiedział, przygoda ze sklepem nie szła mu za dobrze i powinien zamknąć go wcześniej, lecz nie wiedział do końca, co chce dalej robić ze swoim życiem, dlatego trzymał się tego. Sam Szymon powiedział, że ta praca nauczyła go szacunku do pieniądza i ciężko się dziwić. Pracować przez 3 lata w trybie, w którym w większości ty się zajmujesz wszystkimi rzeczami, z pewnością uczy rozsądnego podejścia do tego, jak dysponować swoimi finansami. Książulo teraz już nie prowadzi swojego sklepu, ale jako ciekawostkę mogę również powiedzieć, że BetClick obecnie prowadzi zakłady na temat tego, czy otworzą swój sklep w 2024 roku. Jest to dosyć ciekawe, gdyż miał on już jeden sklep, więc pewne prawdopodobieństwo tego, że otworzy on kolejny, zdecydowanie jest i BetClick daje wam możliwość, żeby m.in. postawić na to swoje pieniądze. Ja osobiście nie zachęcam, gdyż jest to dosyć ryzykowne, ale kto wie, może ktoś z was będzie mieć troszeczkę szczęścia. Trzecia ciekawostka, którą dzisiaj dla was przygotowałem, to fakt bardzo małej publiki Książulo w wieku 13 do 17 lat. Jest to zadziwiające, gdyż bardzo duża część youtuberów opiera wzrost swojej oglądalności właśnie na tej publice, a w trakcie przygotowań do tego odcinka napisałem do Szymona, czyli do Książulo, czy byłby w stanie podzielić się ze mną niektórymi statystykami i jak najbardziej zrobił to, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję. Na ten moment Książulo na swoim kanale ogląda zaledwie 0,7% osób w wieku 13-17 lat. I oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno są konta osób młodsze niż 18 lat, które po prostu podały, że mają 18, lecz nadal jest zadziwiające, jak mało jest tych ludzi. Jeśli spojrzymy na ostatni film Książulo zatytułowany Kebab petarda za 15 zł, kebab z Twitcha i kebabowy zawód, na dzisiejszy dzień zdobył on 843 tysiące wyświetleń. Idziemy również do kebaba, który jest znany z tego, że jest robiony stream. Jeśli natomiast prześwietlimy ten odcinek właśnie przez obecne jego statystyki, którymi Książulo się z nami podzielił, oznaczałoby to, że osób w wieku 13-17 na kanale Książula na tym odcinku jest 5900. Niesamowicie mała liczba, patrząc na to, jak dużym kanałem jest obecnie Książulo. Czwartą ciekawostką, którą dla was dzisiaj przygotowałem, jest fakt tego, co Książulo robił po pierwszym zniknięciu z internetu. Niewiele osób to wie, dlatego ja zdecyduję się z wami podzielić. Mam zgodę Szymona, gdyż podzielił się on tym ze mną, więc myślę, że będzie wszystko spoko. A dokładniej, Szymon wtedy również pracował, zajmował się jedzeniem, pierw był to ponad rok spędzony na kuchni w Pasibusie, następnie catering weselny, a potem praca na Uber Eats przez chwilę. Następnie ponownie pizzeria przez parę miesięcy oraz praca w piekarni w Oskrobie, gdzie Książulo robił kanapki. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że Szymon przez te lata nie próżnował. Próbował różnych rzeczy i próbował się odnaleźć.
Finalnie odnalazł się, ale nie w pracy, tylko na swoim kanale na YouTube. To jest pewnie też powód, dla którego ludzie go tak chętnie oglądają. Widzą, że podchodzi on naturalnie do restauracji i do jedzenia tam i jest po prostu szczery z widzem, gdyż ma on spore doświadczenie z takiej pracy, które miał m.in. w przeszłości i wie, na co powinien on zwrócić uwagę. 6,50. Okej. Okay. Ale zgadnij, ile wyborny kosztował. 12 zł, stary. Ta paruba po prostu tutaj ma, nie wiem, 5 cm więcej dosłownie. Może zacznę opis tego dania od bułki, która jest przyrządzona naprawdę w odpowiedni sposób. Jest chrupiąca, jest spoko. No ale paruwa daje, ma taki świński posmak. Jest mega pomielona, stary. Jakby nie pamiętam, jak smakują hot dogi w Ikei, ale wydaje mi się, że parówka w Ikei, chociaż ostatnio sprawdzaliśmy ich skład, który jest beznadziejny, może jest mniej pomielona. No tutaj to w ogóle nie trzeba tego gryźć. Piąta ciekawostka, która znajduje się w naszym dzisiejszym zestawieniu, to fakt tego, że Książulo do zbudowania swojej internetowej persony potrzebował tak naprawdę dwóch słów. A dokładniej były to dwa słowa albo zdrobnienia tych dwóch słów. Jedno z nich to kolor, a drugi z nich to książę. W końcu pierwotnie Szymon nazywał się w internecie Kolorowy Vlog. To właśnie wtedy zasłynął on ze swojego humorystycznego podejścia i robienia wideo takich jak Czy mogę być winna grosika. Sklep obok mnie otworzyli. Z rozmachem, kurwa. 7 kas, jedna czynna, ludzi w chuj. Ale jest 7. Wychodzi gwiazda, idzie w stronę tej kasy. Na drzwiach napis, zamykać drzwi, sklep klimatyzowany. Jest klimatyzacja? Jest, ale włączona? Nie. Zaraz potem był Kolorowy Książę, czyli wersja typowo muzyczna. Syny ponoć mają mnie na muszce, czyhają na mnie w nocy, a ja lecę po gotówkę. Następnie, oraz obecnie, jest sam Książulo. Witam was bardzo serdecznie w odcinku świątecznym. Dzisiaj wyprawimy Wigilię. Warto również wspomnieć, że Szymon swoje materiały publikował na kanale Księstwo, czyli kolejne słowo, które wpisuje się w te dwa. Szóstą z ciekawostek jest fakt właśnie tego kanału Księstwo. Rozmawialiśmy już o obecności na nim BDS, ale zgaduję, że nie wiedzieliście również na tym, że na tym kanale jest m.in. Smolasty, m.in. Kazbałagane oraz również Białas. To samo w sobie jest niesamowite, że ludzie, którzy są teraz topowymi twórcami muzycznymi pod względem wyświetleń, kiedyś zaczynali swoją karierę bądź po prostu rozwijali ją bardziej na kanale muzycznym Książula. Jako mini ciekawostkę mogę również przekazać, że Szymon w czasach swojej kariery muzycznej nagrywał m.in. w Nobocoto, czyli w studiu muzycznym należącym do SB Mafii. Siódmą z dzisiejszych ciekawostek jest fakt niesamowitej przemiany Książula, o której mogliście nie wiedzieć. Ale akurat wystarczy, że spojrzycie na jego zdjęcia z przeszłości do teraz i automatycznie zauważycie, że Szymon wygląda zupełnie inaczej. Książula, jak sam powiedział, schudł aż 40 kilo. Pierw nie był do końca zaznajomiony z tym, ile powinien do końca jeść, więc w najbardziej hardkorowych dniach dochodziło do sytuacji, w których spalał setki kalorii, a następnie jadł tylko 1700 kalorii, co powodowało, że zaczął drastycznie chudnąć. Ostatecznie udało mu się podejść do tego zdrowo i mimo, że dalej mocno chudnął, to praktycznie od 6 lat możemy widzieć, że Szymon utrzymuje zdrową sylwetkę i o siebie dba, mimo że nagrywa materiały stricte o jedzeniu niezbyt zdrowych produktów. Ciekawostka numer 8, której nie wiesz o Książulo, to fakt, że pracował on przez 24 godziny jako pan od towarzystwa. A dokładniej Książulo pracował w centrum, które polegało na SMS-ach premium. Jak to działało? W skrócie, osoby, które szukały mężczyzn bądź kobiet na tej stronie, miały wysyłać płatne SMS-y, a w zamian romansować m.in. z tymi właśnie mężczyznami bądź kobietami. Problem jednak był na tym, że byli to mężczyźni, którzy tak naprawdę nie istnieli i byli tylko wymyślonymi tworami. Jeśli jesteście ciekawi całej historii, to koniecznie zapoznajcie się z tym materiałem zatytułowanym Pracowałem jako prostytutka na czacie SMS. Książulo wyjaśnia tam, że pracował tam tylko jeden dzień, gdyż nie podobało mu się tam po prostu i nie chciało mu się przychodzić do pracy, w której inni ludzie są wykorzystywani dla pieniędzy, a jego współpracownicy jeszcze się z tego śmieją. Nie zmienia to jednak faktu, że zebrał on bardzo pozytywne opinie, m.in. przez to, że ludzie pochwalili go za to, że ma on dobre podejście do ludzi i powinien tak trzymać. Myślę, że z perspektywy czasu możemy śmiało powiedzieć, że Książulo znacząco się rozwinął na YouTubie i nie musi się przejmować tym, że musiałby wrócić on do swojej dawnej pracy. Jako dziewiątą ciekawostkę, którą przygotowałem dla was, jest to najnowsza ciekawostka i jednocześnie chyba najbardziej smutna ciekawostka, która w tym momencie się zdarzyła w życiu Szymona. Kilka dni temu Książulo wrzucił post na Twittera, w którym powiedział jednocześnie: kilka dni temu wrzuciłem wam tutaj specyfikację komputera, który chciałem kupić z zapytaniem, czy wszystko to będzie jakoś działać. X.com szybko zareagował na mój spis i postanowili sprezentować mi takiego bydlaka. Po pierwsze, to co ja chcę powiedzieć w tej sprawie, to to, że X.com zdecydowanie dobrze się zachował i fajnie z ich strony, że zdecydowali im sprezentować się właśnie taki komputer dla Książula. Zdają oni sobie sprawę z tego, że jeżeli wydadzą kilka tysięcy na komputer i wyślą to, to najprawdopodobniej patrząc na wyświetlenia tego posta i m.in. na prawie 2-milionowe zasięgi na Twitterze, dojdzie do sytuacji, w której duża ilość osób wejdzie jednocześnie na ich stronę i im się to zwróci. Jednak nie na tym właśnie polega
ta pełna kontrowersja. Kontrowersja polega na tym, że bardzo duża część ludzi zaczęła mówić, że Księżlo się sprzedał i że jednocześnie nie jest on już takim super influencerem, którym był wcześniej. Jednocześnie chcę tutaj zaznaczyć, że nie zgadzam się z tymi komentarzami. Rozumiem złość widzów, gdyby doszło do sytuacji, w której Księżulo opublikowałby jednocześnie współpracę z McDonald's bądź KFC i jednocześnie starałby się oceniać ich jedzenie. Nowy komputer tylko i wyłącznie pozwoli mu na szybsze wrzucanie filmów i jednocześnie pozwoli mu na większe staranie się na swoim kanale na YouTube, dlatego myślę, że nie powinien się tym zbytnio przejmować. Być może nie byliście do końca z tym zaznajomieni, gdyż sama ta drama nie doszła mega do wiralu, ale była głównie na Twitterze, dlatego jest to 9. ciekawostka na nasz dzisiejszy film. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jeżeli spodobał wam się format czysto ciekawostkowy, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że generalnie podobało wam się to i będziemy mogli stworzyć kolejny taki odcinek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć taki kolejny odcinek, dajcie po prostu znać, o kim miałoby to być. Ja postaram się zrobić dobry research i zaskoczyć was którymiś ciekawostkami. Póki co, tyle ode mnie. Słyszymy i widzimy się już niedługo. Pa, pa.